Siemanko, dzisiaj naszedł mi pomysł, żeby nagrać sobie filmik z karmienia Gizma. A co? Akurat kupiłem dzisiaj drewnojady, czy tam mączniaki, nie pamiętam jak one się wabią. Tak, tak, ty. I proszę. Gizmolu, wyjdź, nie chowaj się, tyk. Chodź tutaj, na chodź. Chodź. Zobacz. Bo ci robal da drapaka. Proszę. I jest nasz Gizmo. Obok jest też mój pies. Może też się sępi na robal. Ja tutaj te robaczki maczam w takiej przyprawie. Jest to mieszanka wapna i witamin dla agam. Gdzieś tam mam odstawione. Niestety Gizmo w chwili obecnej ma trochę niekomfortowe warunki, gdyż sfajczyła mu się żarówka grzewcza. Więc zamontowałem mu jakąkolwiek, aby miał tam jasność. I teraz, jak kupowałem robaczki, kupiłem też żarówę. Taką. Niestety, zapomniałem, że od 60 W w górę te żarówki mają gruby gwint. Ja mam na cienki. Ale to nic. Kupię przejściówkę. Bo mocniejsza żarówka chyba bardziej mi się teraz sprawdzi, jakoś tam 40 czy 45 jakoś tak niespecjalnie rozgrzewały te terarium. No terarium ma 1,5 metra, zaraz wam pokażę. Tak się ma. Tam dalej macie takie niebieskie światło, to jest UV-ka. Proszę. Takie zbliżenie na Gizma. Chcemy? Tam. Gizma, a chodź tutaj. Chodź na górę. Chodź, zobacz, masz robaka. Chodź tu. Chodź tutaj. Nie chcesz? No dobra, masz. Chodź tutaj. No to chociaż trochę zejdź z tego podestu swojego. No chodź. Chodź. Trzeba systemem. Ładny? Na co czekasz? Chodź. Psa. O, telefon. To nic, niech podzwoni. Najpierw Gizmo musi się najeść. Później będziemy sobie odbierać telefony. Najadłeś się?
No, Urbis. Jemy, czy już koniec? No, to już chyba koniec, bo jak Gizmo się nie stara złapać tego jedzenia, to już jakoś tak... To on oczywiście, jak mu będę podsuwał, to będzie jadł, ale nie o to chodzi. No dobra, to by było chyba na razie na tyle z karmienia. Nie dam mu całego pudełka robali. Bo się nam utuczy nasz pupil. No to. Taki dobry. Co, już wyczułeś, że nie ma jedzenia, to sobie zmiatasz na górę, tak? Dobra, to by było na tyle. Gizmo ma gdzieś tam ponad 2 lata. Tak? 2? W sierpniu mu chyba 3 wystartują, jak dobrze pamiętam. I ma ze 45 cm. O, taki nie za duży, ale zdrowy. I ładny, w ogóle przystojny, zdolny, pomaga mi naprawiać komputery i wszystko inne. Do następnego.